Krzysztof Węgrowski, trener MMA Hunter Warszawa. Krzysiek, dwóch zawodników, jedno zwycięstwo. Druga walka Macieja z Waligurą też bardzo dobra, Macieja Dąbrowskiego. Tak. Powiedz, co zadecydowało, że Maciej przegrał? Myślę, że jeszcze brak doświadczenia. Przeciwnik bardzo dobry, dobry w jiu-jitsu. Widać też, że z dużym doświadczeniem w stójce. Maćkowi udało się obalić, no ale no niestety pomimo tego, że dobrze pracował, parę razy wyszedł z zagrożonej pozycji, z dosiadu, bił mocno też rywala. No, pod koniec pierwszej rundy przegrał przez dźwignię na rękę, ale wydaje mi się, że jak na debiut, zwłaszcza z tak mocnym rywalem, bardzo ładnie się zapoznał. A co powiesz o występie Krzysztofa Morzyszka? Kolejne zwycięstwo i kolejne przed czasem. To jest taka wielka twoja nadzieja chyba na duże sukcesy, bo chłopak w ogóle nie okazuje tremy w walce. Tak, Krzyś, jak zwykle doskonała forma. Tak jak w pierwszej swojej zawodowej walce wygrał w pierwszej rundzie. Pierwsza walka zakończyła się przez dźwignię na nogę. W drugiej walce wygrał przez techniczny knockout. Mocno bił w klinczu, zarówno rękami, jak i kolanami. No, zmusił przeciwnika do poddania się, rozciągnął brywiowy. No, dobra postawa, jestem bardzo zadowolony. Powiedz, podoba ci się gala? Tak. Podoba mi się gala, dużo dobrych walk, jestem bardzo zadowolony, że mogliśmy tutaj przyjechać. Chyba nie było zastrzeżeń do pracy sędziów, prawda? Nie. A powiedz, rywal Krzysztofa dość twardy, tak. Dłuższy czas, raczej Krzysztof słynął do tej pory z parteru, tak? Tak. Tutaj udało się rozbić w stójce przeciwnika po naprawdę ciężkiej walce. Krzyś jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Jestem zawsze, tak powiem, zadowolony z jego postawy. Staramy się doskonalić zarówno walkę w pozycji stojącej, w klinczu, jak i w parterze. Znam trenerów przeciwnika Krzysia, Karola Matuszczaka, Rafała, no bardzo dobrzy trenerzy, więc tym bardziej jestem zadowolony z postawy swojego zawodnika. Krzysztof, dziękujemy, czekamy na kolejne zwycięstwa, kolejne występy twoich zawodników. Dzisiaj pokazałeś nowego zawodnika, który na pewno jeszcze powróci, no, a Krzysztof spełnił swoje zadanie. Dziękuję, mam nadzieję, że Maciek jeszcze nie jedną walkę. No, myślę, że bardzo dobrze się zaprezentował. Krzysiu na swojej stałej, wysokiej dyspozycji. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy dla portalu Fight Sport. Krzysztof Węgrowski, trener MMA Hunter Warszawa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.